Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Ronaldem Laseckim. Witaj Ronaldzie. Cześć, dzień dobry Państwu, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce i czołem Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. No, bo dawniej Rzeczpospolita obojga narodów obejmowała i koronę. No my jesteśmy koroniarze. Natomiast wszystko, co było dalej na wschód, to była część tej wspólnej Rzeczpospolitej i była ta część nazywana Wielkim Księstwem Litewskim. To Wielkie Księstwo Litewskie w tej chwili znajduje się głównie na Białorusi, a pewne fragmenty Wielkiego Księstwa Litewskiego są na Litwie, ale niewielkie, trochę na Ukrainie, trochę nawet w Rosji. Gdzieś tam pewnie w obwodzie smoleńskim są fragmenty Wielkiego Księstwa. Małe fragmenty też na wschodnim pograniczu dzisiejszej Polski. No i właśnie w tych granicach PRL-owskich też są fragmenty tych. Myślę, że tym tematem właśnie, którym chcemy się dzisiaj zająć, jest nasza wizyta ostatnio na Białorusi. Byliśmy tam jako międzynarodowi obserwatorzy podczas wyborów do Izby Niższej Parlamentu, do Izby Reprezentantów. Tam wybierano chyba 110 deputowanych, plus były wybory takie lokalne, jak my to nazywamy, samorządowe, do takich lokalnych rad, czyli do lokalnych sowietów na terenie Białorusi. No i my byliśmy jednymi z niespełna 300, bo było chyba 295 obserwatorów międzynarodowych. OBWE nie została zaproszona na te wybory, a być może sama się nie paliła, ponieważ pamiętajmy, czym się skończyły ostatnie wybory na Białorusi obserwowane przez OBWE. Tym, że to OBWE, które miało być niezależnymi obserwatorami, zaangażowało się w akcję, no prawie że Majdanu w Mińsku Białoruskim, akcję, która miała doprowadzić do upadku prezydenta Łukaszenki i jego władzy. Dlatego teraz tych 290 kilku międzynarodowych obserwatorów pochodziło głównie ze wspólnoty niepodległych państw, czyli z Rosji, z Kazachstanu, z Azerbejdżanu, z Armenii, ale byli także, widziałem, obserwatorzy z Indii, z krajów arabskich, no z różnych części. Z tego, co mnie wiadomo, z Polski na pewno było 6 obserwatorów. 5 chyba. A może 5, w tym 2 tutaj siedzących. I myśmy mieli numery, to jest akurat moja taka legitymacja, numer 285. Czyli tak naprawdę wśród tych 290 paru te nasze akredytacje jako międzynarodowi niezależni obserwatorzy wyborów na Białorusi to były jedne z ostatnich wydanych. No ja sobie chwalę ten pobyt. Wiele dowiedziałem się o tym, czym jest państwo Białoruś. Byłem tam po dłuższym okresie nieobecności. Nie było mnie na Białorusi przez, no, 30 lat, więc po 30 latach... Miało prawo się co nieco zmienić. Co nieco się zmieniło. Zobaczyliśmy, czym jest białoruska normalność, czym jest białoruska demokracja. Jest to bardzo ciekawy fenomen, ponieważ ta demokracja ma niewiele wspólnego z tym, do czego nas przyzwyczaiła Unia Europejska z tą liberalną demokracją zachodnią. Niewiele to ma wspólnego, ale powiem tak, jeżeli chodzi o ład, spokój, porządek, bezpieczeństwo, to Białoruś, a nawet dobrobyt, Białoruś dla wielu państw europejskich może być przykładem. Ja nie będę tu robił jakiejś propagandy, że wszędzie na Białorusi jest super, wspaniale, czysto i tak dalej, ale generalnie jest to kraj bardzo czysty. Patrząc na ulice na Białorusi, to są ulice europejskie, czyste, porządek, nie ma tam żadnych
ekscesów, które, do których może nas przyzwyczajać Europa Zachodnia. No właśnie, teraz nie wiem, czy czynienie porównań europejskich jest, aby na pewno... Jest na miejscu. Tak, czy to jest nobilitacja jakaś, prawda? Znaczy powiem tak, żeby tak nie siać jakiejś takiej propagandy. W ostatnim dniu, już idąc na dworzec, skorzystaliśmy z windy do przejścia podziemnego. No i niestety wspomnienie z tej windy nie jest najlepsze, bo ta winda swoim wyglądem, swoją czystością i swoim odorem spełniała standardy europejskie. Spełniała tak? standardy Unii Europejskiej. To fakt. Natomiast to był jeden z odosobnionych przypadków generalnie takiego syfu jak w tej windzie, to generalnie na Białorusi żeśmy nie widzieli. Za chwilę ja dodam swoje jeszcze refleksje, jakbyś mógł to też zagaj tutaj tą naszą wspólną opowieść o tym, co żeśmy widzieli na Białorusi. No rzeczywiście, znaczy ja może dopowiem, że oprócz obserwatorów ze Wspólnoty Niepodległych Państw byli też obserwatorzy z Szanghajskiej Organizacji Współpracy i to było jakby eksponowane przez organizatorów tych wyborów, że właśnie ta formacja była tam, przysłała swoich obserwatorów i skądinąd w jednej z komisji, gdzie głosował sam prezydent Aleksandr Łukaszenko, którego konferencji prasowej, zresztą mieliśmy po prostu okazję posłuchać, odwiedzając tę komisję. W tejże komisji spotkaliśmy właśnie grupę obserwatorów, która się przedstawiła jako obserwatorzy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To była bodajże jakaś dziewczyna z Chin, wydaje mi się, czy z jakiegoś tam, no tak orientalnie dosyć wyglądała, i dwóch młodych mężczyzn, wydaje mi się, że z jednego z krajów środkowoazjatyckich. Może z Wietnamu nawet. Nie pamiętam, nie będę w tej chwili kłamał, ale na pewno ta misja była organizowana przez Szanghajską Organizację Współpracy, ta której reprezentantów przez chwilę tam spotkaliśmy i z którymi kilka słów zamieniłem, bo oni właśnie mi się tak przedstawili. Co do samego Mińska, no bo my przede wszystkim Mińsk widzieliśmy i tam ewentualnie kilka wsi podmińskich, z większych miejscowości jeszcze Zasław, tak, tam kościół, jeśli dobrze pamiętam, Narodzenia Najświętszej Marii Panny, katolicka świątynia, mieliśmy okazję obejrzeć, to no, rzeczą, która nie spełnia standardów europejskich, a rzuca się od razu w oczy w Mińsku, jest, że znakomita większość przechodniów, ludzi obecnych na ulicach, ma biały kolor skóry, proszę Państwa, to a propos jeszcze czystości, tak, rozumianej również w wymiarze takim etnicznym, nazwijmy to. I tutaj moim zdaniem Białoruś rzeczywiście może być dla nas... Jest jednym z najbardziej białych krajów w Europie. Ciekawym punktem odniesienia. No właśnie, ja kiedyś nawet napisałem taki artykuł Sens Międzymorza, gdzie stwierdziłem, że jakby tam Międzymorze, tak jak je definiują dzisiaj jego zwolennicy w Polsce, nie ma podstaw, no bo generalnie ani pozostałe państwa tego postulowanego Międzymorza nie popierają przywódczej roli Polski, ani Polska nie ma możliwości, żeby projektować swoje wpływy na terenie tych państw, natomiast miałoby ono sens, gdyby było porozumieniem państw właśnie Adriatyku, Bałtyku, Morza Czarnego, czyli między innymi Białorusi, co do powstrzymania napływu ludów spoza naszego regionu. No bo jeżeli czymś kraje tak zwanego Międzymorza się rzeczywiście wyróżniają, a najbardziej Białoruś, to że nie ma tutaj jeszcze znaczącego odsetka imigrantów i to trzeba wskazać. Natomiast jeszcze dodam do tego jeden bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem znaczy bardzo ciekawy, który zwrócił moją uwagę, że w Mińsku i w ogóle na Białorusi tak strony internetowe, niekiedy nawet szyldy, menu w restauracjach mają swoją wersję rosyjskojęzyczną, białoruskojęzyczną, ale nie tylko. Angielskojęzyczną, ale też język chiński, proszę Państwa, jest silnie reprezentowany. I na przykład odwiedzając komisje wyborcze, z których
większość mieściła się w budynkach szkół średnich przede wszystkim. No między innymi usłyszeliśmy, że w Mińsku jest liceum z językiem chińskim jako drugim językiem nauczania. Białoruś bardzo wyraźnie stawia na przyciągnięcie uwagi Pekinu, otwiera się na no powiedzmy wpływy chińskie i no to jest, gdyby w Polsce znalazła partnera w tym, to taki korytarz wiodący właśnie tam przez Rosję, Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej byłby czymś bardzo korzystnym dla wszystkich naszych krajów. No właśnie, czyli zawsze podkreślamy, że Białoruś powinna być naszym oknem na wschód i ten bliższy nam wschód tutaj europejski przed Uralem, ale też na ten azjatycki wschód, Syberia i cała Euroazja dalsza, czyli także Chiny. I moim zdaniem dobre stosunki z Mińskiem białoruskim to jest klucz do dobrych stosunków na przykład z Ukrainą, na przykład z Rosją, a także ze państwami bałtyckimi, które po prostu, jeżeli będą dobre stosunki z Białorusią, to możemy być spokojni, że inne państwa będą na nas patrzyły zupełnie inaczej. Jeżeli my mamy złe stosunki z Białorusią, to nie tylko to wpływa na stosunki z Rosją i dalej na wschód, ale też z sąsiadami no, z tych terenów dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I myślę, że niektóre konflikty z Białorusią są celowo prowokowane, ażeby dostarczać argumentów tym, którzy nie chcą stabilizacji w tym rejonie świata. Warto chyba powiedzieć o takim bardzo sympatycznym epizodzie, który był naszym udziałem przy okazji właśnie wizyty tej, znaczy zorganizowania tej misji obserwacyjnej, której byliśmy uczestnikami. W dzień poprzedzający same wybory na Białorusi, ten dzień nazwany został jednym dniem głosowania, ponieważ zgodnie ze znowelizowaną po referendum dwa lata temu konstytucją i kodeksem wyborczym, właśnie jak Rafał powiedział, wybory do rad lokalnych i do Izby Niższej Zgromadzenia Narodowego są organizowane tego samego dnia i ten dzień to na poziomie konstytucji w jednym z paragrafów został nazwany właśnie jednym dniem głosowania. W dzień poprzedzający ów jeden dzień głosowania, czyli 24 lutego, kiedy przyjechaliśmy do Mińska, gospodarze naszej wizyty, naszej misji zorganizowali dla uczestników tejże misji taki koncert, prezentację w Teatrze Opery i Baletu. Zresztą relacja z tego koncertu jest na twoim kanale dostępna, nakręcona twoją kamerą. I tam, proszę państwa, oprócz tam jakby takich fragmentów prezentujących kulturę samej Białorusi, zwróciła moją uwagę występ, jeśli dobrze pamiętam, zespołu z Baszkirii, który zaprezentował właśnie taki pokaz taneczny oparty na wątkach tam powiedzmy no historii tego ludu właśnie i no, to był też jakiś taki znak, że Białoruś otwiera się, że jest otwarta, tak, i że spogląda z uwagą również na ludy eurazjatyckie, na ludy Azji Centralnej. Coś, czego w naszej części świata zupełnie nie ma. My bardzo często się przedstawiamy Polskę, znaczy jako taki kraj, który ma łączyć wpływy, ma być dla Zachodu oknem na wschód, a dla Wschodu oknem na zachód. No, guzik prawda, dlatego że u nas się nawet dziś zwalcza nauczanie języka rosyjskiego, nie mówiąc już o jakimś zainteresowaniu krajami szeroko pojętego wschodu. Natomiast na Białorusi właśnie ten koncert był tego dobrym obrazem. Są i w ichniejszą narrację tożsamościową wplecione odwołania do kultury zachodniej. Tam na tym koncercie między innymi fragmenty oper
z repertuaru twórczości zachodnioeuropejskiej były prezentowane i też z drugiej strony były prezentowane właśnie na przykład baszkirskie tańce ludowe, tak, w ramach występu tego zespołu z Baszkirii, więc Białoruś tutaj trzeba pochwalić, że rzeczywiście jakby sprawnie się pozycjonuje w roli takiego pomostu między wschodem a zachodem i szkoda, że po polskiej stronie nie znajduje partnera w budowaniu takiej właśnie roli dla siebie. Dokładnie tak. Myślę, że bardzo ważna jest świadomość, że pewna symbolika, do której się odwołuje państwo białoruskie, to nie jest symbolika nam bliska. Mianowicie wiemy, jakie trudne były losy tych ziem, zwłaszcza w XX wieku. Przechodziły z rąk do rąk. Najpierw okres rozbiorów, to był oczywiście zabór rosyjski. Potem rodzące się nacjonalizmy i powstające państwa na tym terenie. Państwa, Republika Białoruska, Republika Ukraińska, państwo litewskie, później wejście tych państw częściowo w skład Związku Radzieckiego, częściowo te tereny oczywiście były nadal częścią Rzeczypospolitej i wreszcie pakt Ribbentrop-Mołotow, prawda, który bardzo zaważył na historii tych terenów. To jest okres, do którego niechętnie się odwołują Białorusini, no bo wiadomo, byli częścią Związku Radzieckiego, a przez ten czas od sierpnia 1939 roku do czerwca 1941 roku III Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki byli sojusznikami. I ich jak gdyby głównym posunięciem wspólnym to był oczywiście czwarty rozbiór Polski i zajęcie po 17 września przez Armię Czerwoną ponad połowy terytorium polskiego. To jest taki okres, co do którego nieraz widzę, że mają pewne problemy na Białorusi, żeby się jednoznacznie odnieść. Na przykład w niektórych miejscowościach, ja to akurat widziałem w miejscowości Nowe Pole, pałac hrabiego Druckiego Lubeckiego, to jest w pobliżu, jest ten kościół w Zasławiu, o którym mówiłeś, też piękny katolicki kościół, ale właśnie w tym Nowym Polu na rynku stoi taka tablica i tam można przeczytać historię rodziny Druckich-Lubeckich. Jeden z tej rodziny, oczywiście najbardziej znany, to jest ten minister spraw skarbu z okresu Królestwa Polskiego, Królestwo Kongresowego na początku XIX wieku, ale jeden z późniejszych przedstawicieli tej rodziny był polskim oficerem, był jednym z szefów szkolenia kawalerii w Grudziądzu w okresie międzywojennym, no i zginął w mordzie katyńskim. Był jedną z ofiar zbrodni katyńskiej. Co prawda zginął w Bykowni na Ukrainie, czyli jest na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej. No niemniej wiadomo, że zginął w 1940 roku i tam na tym placu w środku tej wioski, niedaleko zresztą takiego dworu hrabiego Druckiego Lubeckiego, który w środku chyba nie bardzo można zwiedzać, tam zresztą są różne instytucje, chyba jakaś szkoła, oczywiście jakaś apteka, czyli powiedzmy takie użyteczności publicznej, jest po prostu wymieniony jako jedna z ofiar stalinizmu. Natomiast w takiej świadomości powszechnej to tam nadal trwa dyskusja. Te sprawy nie zostały do końca rozstrzygnięte. Tam nadal trwa dyskusja. Dochodzi do tego, że dyskutują między sobą ci, którzy uważają, że była to zbrodnia stalinowska, z tymi, którzy
uważają, że była to zbrodnia hitlerowska. Tylko odpowiedzialność za tą zbrodnię ktoś zrzucił na Sowietów. Więc jak widać, pewne sprawy jeszcze wymagają i dyskusji i wewnątrz Białorusi i międzynarodowej. I ja myślę, jestem o tym przekonany, że jeżeli będziemy się spotykać z Białorusinami, rozmawiać, przedstawiać fakty, spokojnie i życzliwie ze sobą dyskutować, to ta prawda, którą powinniśmy poznać, nas na pewno zbliży. Nawet jeżeli będą w tej historii różne takie trudne momenty. Ja jeszcze powiem jedno takie może nietypowe porównanie. Białoruś była takim krajem zawsze na skraju. Z jednej strony to były kresy zachodnie Imperium Rosyjskiego, a z drugiej strony polskie kresy wschodnie. Wiadomo, że na kresy, na takie peryferyjne tereny często się zsyłało więźniów, często tam się urządzało różne miejsca odosobnienia i na przykład na Białorusi w XX wieku można powiedzieć władze bynajmniej nie białoruskie urządzały na przykład różnego rodzaju miejsca odosobnienia. Ważnym miejscem odosobnienia była oczywiście twierdza Brzeska, gdzie było i więzienie carskie, później więzienie też komunistyczne. Ważnym miejscem odosobnienia była też Bereza Kartuska, w której urządzono w 1934 roku na najbliższe 5 lat do wybuchu II wojny światowej obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, który był wzorowany na obozie koncentracyjnym w Dachau, ponieważ Piłsudskiemu tak ten pomysł obozów koncentracyjnych, gdzie się zsyła bez wyroku sądowego, się spodobał, że jak minister Józef Goebbels był w Warszawie właśnie na początku 1934 roku, to Piłsudski zażyczył sobie, ażeby podobny obóz powstał w Polsce. No i powstał na terenie obecnej Białorusi w Berezie Kartuskiej. Pamiętajmy, że potem Niemcy na terenie Białorusi urządzili swój własny obóz koncentracyjny, obsadzony zresztą załogą złożoną głównie z Białorusinów, ale częściowo także Polaków. To był obóz w Kołdyczewie, on powstał w 1942 roku i trwał do 1944 roku, czyli Białoruś była również takim miejscem, gdzie stosowano nieraz dosyć drastyczne kary, drastyczne miejsca odosobnienia, gdzie były lokowane różnego rodzaju, czy w przypadku wcześniej Rosji carskiej, a później Rosji sowieckiej, łagry, czy w przypadku II Rzeczpospolitej obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, czy oczywiście również obóz w Kołdyczewie, który był elementem państwa niemieckiego III Rzeszy na tym terenie z załogą białoruską i polską. Znaczy, ja może się odniosę do tego w ten sposób, że jakby z moich obserwacji, z moich jakichś takich impresji poczynionych na Białorusi, wynika, że tak, po pierwsze, jeśli chodzi o to dziedzictwo polskie, co skądinąd już powiedziałeś wcześniej, ono jest troszkę marginalizowane w tamtejszej narracji historycznej i Białorusini, z którymi rozmawiałem, na przykład intelektualiści białoruscy młodego pokolenia, twierdzą, że no, na przykład doświadczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego nie było najlepszym, co mogło spotkać ziemie białoruskie, ponieważ te ziemie były w okresie istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego zmarginalizowane gospodarczo, cywilizacyjnie i tak dalej. No i faktycznie jest coś na rzeczy, bo akurat tam szlaki handlowe w okresie Rzeczpospolitej obojga narodów rzeczywiście przez te tereny nie przychodziły. Jeśli chodzi o doświadczenie II Rzeczpospolitej, to tutaj, proszę Państwa, też strona białoruska podchwyciła mapę powielaną przez Polaków w mediach społecznościowych, na Facebooku między innymi,
mapę II Rzeczpospolitej przedstawiającą atrakcje turystyczne w różnych regionach naszego ówczesnego państwa. No i o ile na terenach zachodnich II Rzeczpospolitej tam są jakieś fabryki, prawda, jakieś tam nowoczesne budownictwo i tak dalej. No to, zabytki. Tak, to na tych terenach białoruskich jest jakiś tam chłop w łapciach, prawda, jakimś tam w ziemiance jakiejś. Ale jest, czy tam, ale jest też żubr. No żubr właśnie. To symbol jedności Białorusi i Polski. No właśnie, więc rzeczy, no to jakby jest w podsumowaniu się odniesiemy do tego żubra jeszcze, bo to jest bardzo fajny i sympatyczny akcent rzeczywiście. Natomiast no ja akurat miałem okazję tam odwiedzić takie muzeum na otwartym powietrzu, na otwartej przestrzeni, majątek Dukorski, to się nazywa, pod Mińskiem, jedna z niewielu placówek kulturalnych, która była czynna w okresie, gdy byliśmy na Białorusi, ponieważ w odróżnieniu od Polski tam instytucje nie są zamykane na niedzielę, tylko na poniedziałek i na wtorek. To jest coś dosyć zaskakującego z naszego punktu widzenia. W każdym razie tenże Dukorski majątek przedstawiał między innymi stroje historyczne tam z XV-XVI wieku, które były oczywiście strojami polskimi, no bo ówczesna elita ziem białoruskich była elitą polską, ale widać było, że to muzeum było takie troszkę zaniedbane, takie jakby wyglądało trochę tak, jak wyobrażam sobie musiały wyglądać muzea w Polsce w latach 80. mniej więcej. Natomiast jeżeli sobie zestawimy to, jak wyglądało to muzeum majątek Dukorski z tym, jakie akcenty były na tym koncercie w Teatrze Opery i Baletu, na który nas zaproszono, no to tam, proszę Państwa, przede wszystkim eksponowano jakieś wątki słowiańskie, takie wątki ludowe, wątki etniczne. Nie było zupełnie odwołań do przeszłości z okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drugi element tożsamości białoruskiej, obok tego elementu etniczno-słowiańsko-ludowego, który jest rzeczywiście bardzo silnie eksponowany tam. Jakieś na przykład w domach handlowych, w przejściach podziemnych, nawet w zdobieniach ulic i miejsc użyteczności publicznej są obecne jakieś mozaiki takie odwołujące się do wzorów z haftów słowiańskich i generalnie do symboliki słowiańskiej, więc to jest tam bardzo często powielane i bardzo silnie powielane. Drugim elementem obok tych treści słowiańskich jest odwołanie do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i tu rzeczywiście, proszę Państwa, zarówno na tym koncercie, na który nas zaproszono, to była jeden z głównych punktów programu, właśnie wspomnienie II wojny światowej na ziemiach białoruskich, jak i też w różnych miejscach na terenie Mińska można znaleźć odniesienia do tego okresu. Jeżeli mówimy o obozach, proszę, to znaczy w ogóle jak się zapisała Wielka Wojna Ojczyźniana w pamięci białoruskiej, a w jaki sposób jest przedstawiana w białoruskiej polityce historycznej. Pod Placem Zwycięstwa w Mińsku, proszę Państwa, jest takie tam przejście podziemne dla pieszych i to przejście jest ozdobione grafikami przedstawiającymi epizody właśnie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No z mojej oceny, zresztą te grafiki są obiektywnie bardzo ładne, odwołują się do stylistyki socrealistycznej, ale ona jest tak no, wysubtelniona, że tak powiem, nie jest oporna, tylko taka właśnie bardziej uzmysłowiona, można powiedzieć. Nie ma tam moim zdaniem jakichś odniesień do, nie wiem, marksizmu, czy światowego triumfu komunizmu, czy wyzwolenia proletariatu. Jest natomiast taki obraz ludu powstającego przeciw najeźdźcy, który napada kraj i pustoszy go. No i proszę Państwa, również na tym koncercie na przykład bardzo były wyeksponowane jakby straty białoruskie poniesione w czasie II wojny światowej, no bo rzeczywiście tam z tego co ja pamiętam to około 40% populacji ówczesnej Białorusi zginęło w tej wojnie, w spalonych wsiach, tam w różnych masakrach i tak dalej. No i ja na przykład miałem też okazję być w takim kompleksie memorialnym Trościeniec w
w miejscowości Trościeniec Mały, gdzie jest, są tak zwane wrota pamięci, upamiętniające tamtejszy obóz dla jeńców radzieckich i dla Żydów zwożonych z różnych krajów Europy, gdzie, jak się ocenia, zginęło bądź też zmarło w wyniku fatalnych warunków sanitarnych 65 tysięcy ludzi. I w bardzo wielu miejscowościach, praktycznie we wszystkich miejscowościach białoruskich, są podobne upamiętnienia, to znaczy my musimy myśląc o II wojnie światowej, mieć świadomość tego, że obok Polski Białoruś była krajem, który najbardziej ucierpiał w tej wojnie. No oczywiście też Ukraina tam i tak dalej, nie? Jugosławia też. Nie właśnie kraje Zachodu czy coś, ale właśnie kraje Europy Środkowej. No bo dlaczego? Bo tutaj się toczyły działania wojenne, tędy przechodziły fronty tutaj w związku z tym armię podbijające i następnie siły okupacyjne stosowały najbardziej surowe środki kontroli opanowanej przestrzeni. No i to jest też jakby myśl, która powinna nas prowadzić do wniosków odnośnie przyszłości stosunków polsko-białoruskich i zachodnio-wschodnich. Proszę Państwa, ja to już mówiłem w kilku różnych wywiadach, że każda wojna, która wybuchnąć może między Niemcami a Rosją, między NATO a Rosją, między Wschodem a Zachodem szeroko rozumianym, będzie toczyła się na ziemiach polskich i białoruskich. Tak jak się toczyła wojna siedmioletnia w latach 1756-63, jak się toczyła trzecia wojna północna w latach 1700-1721, jak się toczyła pierwsza wojna światowa, jak się wreszcie toczyła druga wojna światowa. No i w pamięci historycznej Białorusinów ten wątek właśnie spustoszeń, tak zwanych spalonych wsi jest, no, zajmuje centralne miejsce. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, oglądał z Państwa taki film Idź i patrz radziecki Jewgena Klimowa z tam 86 czy tam 88 roku, no to tam jest dobrze pokazane, jak te ludy ruskie, tak, Rosjanie, Białorusini postrzegają właśnie swoją tak zwaną wielkowojnę ojczyźnianą, czyli najazd niemiecki na Związek Radziecki. Więc te dwa elementy moim zdaniem są centralne dla tożsamości historycznej Białorusi. Nie właśnie dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i związków z Polską, które są w moim przekonaniu obecnie marginalizowane, i to dotyczy również właśnie mordu w Katyniu. Dlatego tam jakby wciąż jest obecna też ta narracja radziecka, że to zrobili Niemcy, ale właśnie centralnym punktem odniesienia jest po pierwsze słowiańsko-ludowa tożsamość tego kraju, a po drugie doświadczenie wojny najazdu niemieckiego. Tak. No właśnie, myślę, że tutaj nie sposób też wspomnieć, że mieliśmy okazję rozmawiać z Polakami mieszkającymi na Białorusi. I to są zarówno Polacy, którzy się tam urodzili, tam od zawsze mieszkają, jak i ciekawa rzecz, jest coraz większa grupa Polaków, którzy ostatnio na Białoruś... Emigranci na Białoruś, prawda? Emigrują na Białoruś, to zarówno z Polski, jak i na przykład z krajów zachodnioeuropejskich. Poznaliśmy co najmniej kilka osób, właśnie, który ten kierunek obrały. Poznaliśmy rodzinę z czwórką dzieci, która mieszkała przez 20 lat w Wielkiej Brytanii i teraz mieszka na Białorusi. Druga rodzina z jednym dzieckiem mieszkała cały czas w Polsce pod Warszawą i mniej więcej rok temu też się przeniosła tam. I parę innych osób, które właśnie w tym kierunku emigrowały. To jest o tyle ciekawe. Z drugiej strony poznaliśmy też, mieliśmy kilka kontaktów z osobami, które się urodziły na tych terenach i które później działały na przykład w Związku Polaków na Białorusi. Może inaczej, w jednym z Związków Polaków, bo oczywiście tam, gdzie Polacy, tam muszą być podziały. I Białorusi to nie ominęło. Istniały, a może i nadal istnieją, nawet tego nie śledziłem tak do końca, co najmniej dwa związki Polaków na Białorusi, konkurencyjne. Jeden jest opozycyjny wobec prezydenta Łukaszenki i państwa białoruskiego, a drugi jest przez
prezydenta Łukaszenka i państwo białoruskie popierany. Znaczy, moim zdaniem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ten, z którego przedstawicielami rozmawialiśmy, czyli ten oficjalnie zinstytucjonalizowany, no moim zdaniem ma członków, ma jakieś struktury, co widzieliśmy zresztą, natomiast ten, którego twarzą jest pani Angelika Borys, jest chyba po prostu atrapą, bo poza samą Angeliką Borys i ludźmi pilotowanymi tutaj przez polskie służby z Warszawy, no tam nie ma, nie spotkaliśmy żadnych przedstawicieli informacji, prawda? No, zgadza się. Niemniej, nawet jak rozmawiałem z panem Mieczysławem Łysym, który był przez kilka lat prezesem Związku Polaków na Białorusi, a rozmawialiśmy w Domu Polskim w Mińsku. Dom Polski w Mińsku powstał w 2002 roku, czyli jeszcze przed rozłamem. Rozłam nastąpił w roku 2005, 3 lata później, kiedy wybrano właśnie panią Angelikę Borys i ten wybór nie został uznany przez władze białoruskie, państwowe. No i Dom Polski już po tym rozłamie w 2013 roku stał się siedzibą główną Związku Polaków na Białorusi, ponieważ wcześniej Związek Polaków na Białorusi miał swoją siedzibę w Grodnie, czyli na tych terenach, gdzie jest największe skupisko Polaków. Grodno, Lida, prawda, to te tereny w kierunku na Litwę, na Wilno i na wschód bezpośrednio, czy na północny wschód od Białegostoku. W tym domu polskim w Mińsku znajdują się sale lekcyjne. Tam się odbywają lekcje języka polskiego. Tych sal jest chyba kilkanaście. Nieduże sale, mieszczące między chyba 8 a 15 krzeseł, czyli miejsc dla kursantów języka polskiego. No, duża ilość różnego rodzaju map, ilustracji z historii Polski i tak dalej. No i tam jak gdyby toczy się to życie Polaków w samym Mińsku. Innych domów polskich nie mieliśmy okazji w czasie tego pobytu zobaczyć. Niemniej są też wydarzenia kulturalne, o których mówił były prezes. Na przykład jest festiwal Poloneza ogólnoświatowy, gdzie przyjeżdżają nie tylko z całej Białorusi, ale i z Litwy, i z Polski, i z wielu krajów, gdzie mieszkają Polacy na świecie. Taka no, impreza promująca nasz narodowy taniec, polonez, prawda? Są imprezy związane z trzema kulturami, to znaczy z białoruską, polską i litewską. Właśnie najczęściej one się odbywają tam w okolicach Grodna, na przykład Kaziuki, to teraz właśnie w marcu nie tylko Kaziuki na Świętego Kazimierza w samym Wilnie, ale właśnie również po stronie białoruskiej, a także różnego rodzaju obchody związane z miejscami historycznymi, jak na przykład Kanał Augustowski, który był bardzo istotną częścią tych ziem, tych terenów, i zwłaszcza w XIX wieku przyczynił się do, no, do rozwoju również ekonomicznego tychże terenów. No myślę, że jest co tam zwiedzać, jest co oglądać i pewne wydarzenia się tam cały czas dzieją, chociaż zdarza się, tak jak to miało miejsce na przykład właśnie w Grodnie, że pismo Głos z Nadniemna 10 lat temu mniej więcej przestało wychodzić, bo były po tych rozłamach między Polakami kłopoty finansowe i to pismo upadło i do tej pory się nie odrodziło. Warto chyba jeszcze powiedzieć o elemencie troszkę może mniej przyjemnym. Mianowicie na Białorusi, proszę państwa, do niedawna
tam rok, półtora roku temu mniej więcej, istniały jeszcze dwie szkoły z polskim językiem wykładowym. Obecnie żadna już z nich nie działa i ta społeczność polska, no poza właśnie salkami w domach polskich, nie ma placówek finansowanych przez państwo, placówek szkolnych, gdzie mogłaby się uczyć w swoim języku ojczystym. Polacy na Białorusi też według danych statystycznych są grupą najszybciej się rusyfikującą. Nie mówię celowo białorutenizującą, ponieważ język białoruski na Białorusi no, historycznie miał rangę języka ludowego, tak jak u nas tam gwara góralska czy gwara kurpiowska. Były rzeczywiście na początku XX wieku w ramach Białoruskiej Republiki Ludowej i szczególnie później korienizacji, czyli takiego no, ukorzenienia, tak w okresie w latach 20. w Związku Radzieckim próba podniesienia tego języka do rangi języka narodowego. Ostatecznie te eksperymenty się nie skończyły się niepowodzeniem. Na współczesnej Białorusi, moim zdaniem, proszę Państwa, język białoruski funkcjonuje jako taka ciekawostka etnograficzna. Chociaż warto tutaj jakby podkreślić, że wydawani są klasycy literatury białoruskiej piszący właśnie w tymże języku ludowym, bądź też tłumaczeni są budziciele świadomości narodowej, można powiedzieć, czy odrębności w każdym razie etnograficznej Białorusinów, piszący oryginalnie po polsku, a no, przekłady są na język białoruski robione. Jest taka seria między innymi finansowana przez tamtejsze Ministerstwo Kultury, Moja Książka Białoruska. No i tam, proszę Państwa, w tej serii można znaleźć na przykład dziełko Jana Barszczewskiego, Białoruś w fantastycznych opowiadaniach, tak, które jest taką alegorią historii Białorusi. Oryginalnie zostało napisane w języku polskim, bo Jan Barszczewski był polskim szlachcicem zainteresowanym po prostu folklorem i kulturą ludową ludności ruskiej na Białej Rusi. Jest też w tej serii wydany, co ciekawe, Adam Mickiewicz na przykład, który na Białorusi uchodzi za, jest przedstawiany jako poeta białoruski. Ja sobie akurat kupiłem książkę Jakuba Koliasa Nowa Ziemia, która przedstawia taki obraz życia ludu białoruskiego w okresie jeszcze przedrewolucyjnym. No i takie prace można, czy na przykład kupiłem sobie zespół, znaczy ten, jak to się nazywa, serię takich podań ludowych, tam opowieści różnych, opowieści takich z mitologii ludowej białoruskiej i to jest napisane po białorusku. Skądinąd dla jakby Polaka język czy mowa białoruska jest dużo łatwiej zrozumiała niż język rosyjski dla kogoś, kto nie zna rosyjskiego i w drugą stronę też to działa, to znaczy jakby dla Rosjan no, białoruski jest trudniejszy niż dla Polaków do zrozumienia. Więcej słów po prostu między mową białoruską a językiem polskim jest wspólnych. No więc ten język białoruski, wbrew temu, co różni no, szkalownicy prezydenta Łukaszenki mówią, wcale nie jest marginalizowany na współczesnej Białorusi. Szyldy ulic na przykład i nazwy różnych instytucji publicznych są w języku białoruskim. Strony internetowe różnych instytucji państwowych są w języku białoruskim i to jest jakby pierwsza wersja języka, która się otwiera, gdy wchodzi się na te strony internetowe. Istnieje w Mińsku, proszę Państwa, teatr, który wystawia sztuki wyłącznie w języku białoruskim, więc język białoruski jest obecny na Białorusi, natomiast ma moim zdaniem rangę języka ludowego, takiej etnograficznej ciekawostki. Wracając natomiast do języka polskiego, to proszę Państwa, moim zdaniem z racji tego, że Polacy kojarzeni są przez władze białoruskie jako krzewiciele demoliberalizmu, tak, krzewiciele zachodniego liberalizmu, no to ta tożsamość polska nie jest już tak pozytywnie przyjmowana, jak to miało miejsce jeszcze przed kryzysem 2020 roku, tym związanym z wyborami prezydenckimi, gdy Polska próbowała wszcząć kolorową rewolucję
rewolucję na Białorusi i obalić prezydenta Łukaszenkę. Znaczy, o ile z lat sprzed 2020 tam możemy wymienić na przykład inwestycje w renowację zamku w Nieświeżu, prawda, tam w różne zabytki polskie i tak dalej, no to w tej chwili moim zdaniem już takiego zaangażowania po stronie białoruskiej nie ma. To też się przekłada na pozycję, nawiasem mówiąc, Kościoła rzymskokatolickiego, taka główna świątynia katolików w Mińsku, czyli tak zwany Czerwony Kościół jest zamknięty obecnie i opieczętowany przez władze, niedostępny dla wiernych. No właśnie dlatego, że hierarchia Kościoła katolickiego, przede wszystkim Polska, w tym arcybiskup Kondrusiewicz oskarżany przez władze białoruskie o kontakty z wywiadem polskim i odbieranie stamtąd instrukcji, żeby właśnie przeprowadzać różne rozruchy na Białorusi, inspirować rozruchy antyłukaszenkowskie, jest postrzegano jako krzewiciel demoliberalizmu. I w moim przekonaniu, jeszcze jeden może taki fakt. Otóż przed tymi wyborami prezydenckimi 2020 roku hierarchia katolicka na Białorusi organizowała taką akcję Katolik nie fałszuje, jeszcze zanim te wybory zostały przeprowadzone, gdzie jakby dorozumiewawczo sugerowała, że władze będą próbowały sfałszować te wybory. No oczywiście wiadomo, jak to musiało zostać odebrane przez władze. Więc w moim przekonaniu przede wszystkim problemy w jakby Polaków na Białorusi i problemy w stosunkach polsko-białoruskich wynikają z faktu, że no, Polska ideologizuje te stosunki. Znaczy, my się uważamy za powołanych do szerzenia tam wolności, demokracji, praw człowieka i innych takich zgniłych ideologii zachodnich, których nie tylko nie powinniśmy szerzyć na wschodzie, ale powinniśmy również u nas je zwalczać na własnym podwórku. I z chwilą, gdy rzeczywiście tak się stanie, gdy przestaniemy być misjonarzami zachodniego demoliberalizmu, myślę, że również ten wkład Polski w historię ziem białoruskich przez samych Białorusinów będzie odbierany zupełnie inaczej, w bardziej pozytywnych barwach niż jest widziany obecnie. Jeżeli chodzi jeszcze o same wybory, o których żeśmy na początku mówili, że pojechaliśmy jako obserwatorzy, no to warto wspomnieć, że frekwencja na wyborach była wysoka. Na przykład w województwie mochylewskim, Mochylewska Obłaść, to było ponad 77%. Najniższa była w samym Mińsku, niepełne 62%. A średnia frekwencja w całym kraju to było 73%. Czyli no, można powiedzieć, takie frekwencje w Polsce rzadko się zdarzają. Tam są raczej standardowe. Jeżeli chodzi o takie otwarcie Białorusi na świat, może o tym świadczyć na przykład ruch bezwizowy. Ruch bezwizowy dla Polaków, dla obywateli państw bałtyckich powoduje, że na Białoruś na przykład w tym roku wjechało już prawie 25 tysięcy obywateli Litwy, 10 tysięcy obywateli Łotwy i też prawie 10 tysięcy obywateli Polski. Czyli tak naprawdę te państwa wobec Białorusinów stosują wizy i różne utrudnienia na granicy. Białorusini nie stosują żadnych utrudnień dla obywateli tych państw, które należą do Unii Europejskiej. Bo oni się jako pomost widzą, to co sobie powiedzieliśmy. No, dokładnie, dokładnie. No, myślę, że warto ten kierunek, to państwo, te sprawy jak gdyby śledzić. Będziemy się starali poruszać te tematy związane ze współczesną Białorusią, ale także z historią tych terenów, bo to jest historia, tak jak mówiliśmy, bardzo związana także z historią Polski.
No nie wiem, jakąś puentę na koniec? No ja może rzeczywiście powiem, chciałem jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć na zakończenie. Po pierwsze, to co powiedziałeś o tych przejściach granicznych. Ja proszę Państwa tak, udzielając wywiadu białoruskiej agencji Biełta, usłyszałem od dziennikarza, który mnie tam przepytywał, że dla Białorusinów dużym problemem jest po pierwsze uzyskanie wizy do Polski. I to nie jest kwestia członkostwa w Unii Europejskiej czy członkostwa w strefie Schengen, bo Białorusini, którzy chcą wyjechać na przykład do Francji, szybciej są w stanie uzyskać wizę francuską niż ci, którzy chcą wjechać do Polski. Po drugie, przetrzymywanie na granicach. No rzeczywiście my, proszę Państwa, chyba staliśmy jadąc autokarem z Białorusi do Polski z 9 godzin, jeśli dobrze pamiętam. Ze strony polskiej przejeżdżając na Białoruś chyba z 7 godzin, jeśli mnie pamięć nie myli. No i to było związane przede wszystkim z tym, że przy wyjeździe z Polski władze polskie bardzo dokładnie kontrolują Białorusinów wywożących stąd różne tam dobra na Białoruś kupione w Polsce. No a z kolei w przypadku autokarów jadących ze strony białoruskiej, no ta kontrola jest związana oczywiście z wjazdem na teren Unii Europejskiej, ale tutaj fakt, że jakby inne państwa no łatwiej tych wszystkich formalności pozwalają dokonać niż strona polska, no wskazuje, że po stronie polskiej występuje jakaś zła wola, że to przetrzymywanie na granicy jest czymś, co ma zniechęcić do ruchu przejazdów z Białorusi do Polski. I tutaj, proszę Państwa, trzeba też wspomnieć, że no, na Białoruś nie da się w tej chwili wjechać inaczej niż autem własnym bądź autokarem, bo połączenia kolejowe zostały pozamykane, połączenia lotnicze zostały polikwidowane z Białorusią. A przejście graniczne czynne jest tylko jedno. O właśnie, no to jeszcze jeden element. Drogowe dla samochodów prywatnych i dla autobusów, tylko w Terespolu to przejście w kierunku na Brześć. No właśnie, a tutaj też proszę Państwa trzeba wspomnieć o tym, wspomnieli znajomi z Białorusi, że na przykład Białorusi nie tylko Polacy żyjący w Brześciu czy w Grodnie, ale również ludność ruska żyjąca w tych miastach zazwyczaj, znaczy duży jej odsetek, jeśli nie wręcz niemal wszyscy zna język Polski, ponieważ w tych miastach były jeszcze nawet za komuny odbierane polskie stacje radiowe, polskie stacje telewizyjne. Wszyscy oglądali tam kreskówki, jakieś tam programy i w ten sposób się uczyli języka polskiego, więc przynajmniej w stopniu biernym tamtejsi mieszkańcy znają powszechnie język polski i w związku z tym te kontakty, gdyby ich nie blokowano po stronie polskiej, byłyby zapewne bardzo zażyłe, obustronnie korzystne i serdeczne. Drugim elementem, który chciałem tutaj poruszyć i który może faktycznie jakoś tam domknąć naszą dyskusję, są same wybory. No bo jakby organizacje takie, jak wspomniana przez ciebie organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czy jak Rada Europy, której Białoruś nie jest członkiem, dzięki czemu może na przykład w swoim kodeksie karnym i w konstytucji, bo to ma rangę konstytucyjną, zachować instytucję kary śmierci na przykład. Jako jedyne państwo w Europie. No właśnie. Znaczy Rosja formalnie nie zniosła, ale moratorium nałożyła, więc nie stosuje. Tak, nie jest tam wykonywana kara śmierci. Na Białorusi wciąż jest, ma umocowanie prawne i jest wykonywana. Ze strony tych organizacji padają oskarżenia, że wybory na Białorusi, te do Izby Reprezentantów, nie były wyborami demokratycznymi. Otóż taka ich ocena w moim przekonaniu wynika z fundamentalnego niezrozumienia tejże instytucji. Wybory na Białorusi są powszechne, są równe, są bezpośrednie, są tajne, są większościowe, więc spełniają ten pięcioprzymiotnikowy warunek bycia demokratycznymi. Frekwencja jest wysoka, sięga 73%, jak wspomniałeś, nawet w stolicy, gdzie była najniższa, jest znacznie powyżej frekwencji na przykład w Polsce obserwowanej, w związku z tym demokratyczności tamtejszych wyborów nie sposób nic zarzucić. Natomiast nie są to na pewno wybory, które by spełniałyby kryteria demokracji liberalnej. To znaczy nie
nie są alternacyjne, nie ma tam dyskusji, debaty pomiędzy, nie wiem, przeciwnikami systemu a zwolennikami systemu, nie ma atomizacji społecznej, nie ma partii politycznych, które by szczuły nawzajem na wyborców drugiej strony, tak jak w Polsce to ma miejsce między Platformą Obywatelską a PiS-em na przykład. Są to wybory, jest to demokracja nieliberalna, czyli to, co na przykład propagował, znaczy postulował już w 2014 roku Viktor Orban na Węgrzech. Jest to demokracja, której sensem jest mobilizacja społeczna, tak, mobilizacja patriotyczna ludu i no, powszechny udział w tych wyborach, tak. Sam ustrój białoruski w moim przekonaniu zmierza natomiast ku czemuś, co można by nazwać synarchią, w którym Izba Reprezentantów, czyli Izba Niższa Parlamentu, będzie kanalizowała element ludowy, czyli właśnie no, organizowała tak, pozwalała partycypować ludowi w systemie władzy. Natomiast nowa konstytucja w znowelizowanej postaci powołała jeszcze jedno ciało wcześniej nieukonstytuowane w białoruskim systemie politycznym, to jest tak zwane ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe, które ma być wyłaniane w wyniku wyborów pośrednich, ma liczyć sobie 1200 przedstawicieli, to będą przedstawiciele no, między innymi Izby Niższej Parlamentu, ale też samorządów terytorialnych, partii politycznych i tam jeszcze prezydenta. Sam prezydent będzie członkiem Zgromadzenia Narodowego, Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Deputowanych i no jeszcze inni przedstawiciele administracji państwowej. I to, proszę państwa, jakby to Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe ma być, no ma tworzyć takiego jakby właśnie synarchię, współpracę różnych kolektywnych ciał istotnych z punktu widzenia funkcjonowania białoruskiej wspólnoty politycznej. I to synarchiczna, ta synarchiczna instytucja ma zabezpieczać zarazem trwałość białoruskiego systemu politycznego. Czy jeden z moich znajomych białoruskich nazywa Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe kolektywnym Łukaszenką. No bo rzeczywiście Aleksandr Łukaszenka, aby mu się tam żyło jak najdłużej, ma już swoje lata i no, mogąc być formalnie prezydentem do 2035 roku, w którymś momencie, znaczy najpóźniej wtedy będzie musiał oddać władzę. No pytanie oczywiście, co później stanie się z Białorusią. A no właśnie ta reforma konstytucyjna obecnie wprowadzana w życie, bo sama konstytucja w znowelizowanej postaci już obowiązuje, ale tworzone są obecnie wedle zapisów tej konstytucji kolejne instytucje. Właśnie ów nowy ład konstytucyjny ma zabezpieczać trwałość tego systemu. No i moim zdaniem Aleksandr Łukaszenko po pierwsze tworząc Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe wzorował się na, myślę, przykładzie chińskim, gdzie parlament nosi nazwę Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i też ma charakter taki quasi-korporacyjny, to znaczy tam jest wojsko reprezentowane, są reprezentowane różne części kraju, ich samorządy wybierają delegatów do tego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, no i takie właśnie kolektywne ciało no, pełni rolę czegoś między Senatem, Trybunałem Konstytucyjnym, a taką instytucją strzegącą realizacji przez państwo strategicznych, dalekosiężnych wizji politycznych i stwarzania warunków dla rozwoju całego kraju. Identyczne są założenia Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego. To ma być dokładnie ten sam zakres celów i te same funkcje spełniane w systemie politycznym. Także mamy moim zdaniem na Białorusi system taki in statu nascendi, system tworzący się, który będzie, nie będzie dyktaturą, bo dyktatury mają tę słabość, że kończą się wraz z życiem dyktatora. To spotkało frankistowską Hiszpanią, spotkało salazarystowską Portugalię, czy salazarowską Portugalię, spotkało jeszcze wiele innych państw dyktatorskich, nie wiem, Paragwaj, Stresnera i tak dalej. Nie ma to ma być, nie ma to ma
Nie ma to być również demokracja liberalna, którą mamy w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej, no bo ta demokracja liberalna widzimy doskonale, czym grozi. Atomizacją społeczną, upartyjnieniem, ideologizacją i skonfliktowaniem wewnętrznym społeczeństwa, szerzeniem się rozmaitych patologii, a przede wszystkim po pierwsze zdominowaniem państwa i polityki przez kapitał, który jest uwolniony od jakiejkolwiek kontroli politycznej. Na Białorusi ten kapitał jest poddany kontroli państwowej, podobnie zresztą jak w Rosji, ale na innych trochę zasadach w Rosji. Po drugie, ma to jakby z wadą czy słabością demokracji liberalnej jest wyjałowienie ludu z sił życiowych poprzez szerzenie różnych patologii obyczajowych, tam zboczeń seksualnych, prawda, jakiś relatywizmu w odniesieniu do tożsamości i tak dalej. Na Białorusi tego wszystkiego nie ma. Tam nie ma tęczowych flag i nie będzie ich, ponieważ tamtejsza demokracja jest demokracją nieliberalną. I dlatego właśnie to, co powiedziałeś, że powinniśmy patrzeć z uwagą na Białoruś, jest jakby no, dobrą kropką nad i, jeśli chodzi o tę naszą dyskusję, że Aleksandr Łukaszenko, no, nie wiem na ile wymyślił, a na ile skompilował doświadczenia różnych innych krajów azjatyckich i eurazjatyckich, no, jakby rozpoczynając eksperyment ustrojowy, który ma rzeczywiście stworzyć najwyraźniej alternatywę dla zachodniej demokracji liberalnej. Można to nazwać demokracją nieliberalną, aczkolwiek w moim przekonaniu z racji tego, że ten element ludowy będzie tam tylko jednym z elementów. Obok Izby Reprezentantów wyłanianej w wyborach powszechnych jest też Rada Republiki wyłaniana w wyborach pośrednich. Ma być też ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe również wyłaniane w wyborach pośrednich i te ciała wyłaniane w wyborach pośrednich mają co najmniej równie silną pozycję, co to wyłaniane w wyborach demokratycznych. Więc jest to w moim przekonaniu raczej system synarchiczny, w którym komponenta ludowa jest tylko jedną ze współtworzących krajobraz polityczny i rozkład, jednym z elementów rozkładu władzy w tym państwie. W moim przekonaniu można tutaj nawet przeprowadzić jakąś analogię do systemów korporacyjnych. Oczywiście nie nazywanych już tak, no bo korporacjonizm został jakby obciążony historycznie doświadczeniami z pierwszej połowy XX wieku, no ale tak naprawdę jakby zalety korporacjonizmu w tym systemie synarchicznym tworzonym na Białorusi zostaną w moim przekonaniu przechwycone. I tym optymistycznym akcentem chciałbym, żebyśmy tą naszą dzisiejszą rozmowę skończyli. Proszę Państwa, jeżeli będą jakieś pytania dotyczące Białorusi i historyczne, i współczesne, i wybiegające w przyszłość, prosimy zadać w komentarzach pod filmem. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Ronald Lasecki. Dziękuję Ci bardzo, Ronaldzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze filmy pojawiają się zarówno na kanałach na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, na Odyseę. Wszędzie tam Państwo te filmy mogą znaleźć. Zachęcam do wsparcia finansowego, które jest nam niezbędnie potrzebne do kontynuowania naszej działalności. Darowizny na cele statutowe można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, a także w opisie filmu jest podane, jak można nas wspomóc 1,5% z podatku rocznego. Zachęcam też do zaglądania na naszej księgarni wysyłkowej, a w naszej księgarni wysyłkowej pod adresem CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska w skrócie, cep-sklep.pl, książki między innymi Ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, to co nam grozi, bardzo ważna pozycja. Proszę szukać także innych pozycji pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego. Polecam książkę, którą napisał Tomasz Błaut, Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej, a także książki Henryka Pająka. Ostatnia z tych książek to Na Wschodzie bez zmian. Polecam książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Tu są dwie
książki, pierwsza i ostatnia w tej serii. Pierwsza dotyczy Piłsudskiego i sanacji, ostatnia dotyczy Jędrzeja Giertycha. Są również książki w serii Gorące tematy. Tutaj dwie najbardziej popularne książki to oczywiście Źródła finansowe komunizmu i nazizmu francuskiego autora Pierre de Villemarais, a także książka niemieckiego autora Henneke Kardela Hitler założycielem Izraela. Wszystkie książki do nabycia w cep-sklep.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia Państwu.